Sporo pracy mieli stróże prawa w pierwszych dniach rozpoczętego właśnie roku. 2 stycznia po opadach śniegu i spadku temperatury na podlaskich drogach przybyło zdarzeń wynikających ze zmiany warunków pogodowych. Komunikaty o kolizjach i wypadkach sypały się jeden po drugim. Do poważnego zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Koniecbór, gdzie na drodze 655 kierujący osobówką marki Volvo na łuku drogi stracił panowanie nad autem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Finał okazał się nieszczęśliwy, bowiem jego auto zderzyło się z pługiem śnieżnym. Kierowca osobówki trafił do szpitala. Wieczorem na krajowej drodze nr 61 doszło do kolizji kilku pojazdów. Kierowcy zmierzający od strony ulic w kierunku Ełku musieli uzbroić się w dużą dozę cierpliwości, bowiem dość szybko powstał tu zator liczący kilkanaście kilometrów. Na szczęście nikt nie odniósł w zdarzeniu żadnych obrażeń. Bez pomocy mundurowych, ale i przechodniów, nie wiadomo jak zakończyłaby się wyprawa 81-letniego mieszkańca jednego z suwalskich osiedli. Senior we wtorkowy wieczór wędrował przez miasto ubrany tylko w cienką koszulę i spodnie oraz klapki. Nie umiał samodzielnie trafić do domu ani wskazać funkcjonariuszom miejsca zamieszkania. Kompletnie pogubiony był także, gdy policjanci umieścili go w ciepłym samochodzie i próbowali ustalić cokolwiek na jego temat. Zdeterminowani funkcjonariusze rozpytywali również przechodniów i dzięki cząstkowej informacji uzyskanej od jednej z przechodzących kobiet udało się odnaleźć mieszkanie mężczyzny. Odprowadzony do domu trafił pod opiekę małżonki. Policjanci dziękują za udzieloną pomoc, ale też apelują. Jeśli widzicie osobę niewłaściwie ubraną, zagubioną lub taką, która w Waszej ocenie potrzebuje pomocy, nie bądźcie obojętni. Powiadomcie właściwe służby. Wystarczy zadzwonić na 112, by ocalić ludzkie życie.